Dzień dobry, Jakub Pierzankowski, zapraszam na przegląd wiadomości wideo. Dziś w programie. Niezwykła lekcja historii o stanie wojennym. Ulica Legionów czeka na nową nawierzchnię. Śpiewający jubileusz. Koncert ukraińskiego chóru. Dni kultury koreańskiej. Dzień medialny w szkole pijarskiej. Groppa 2013. Pierwszaki SP3 złożyły ślubowanie, hemp gru w trójkącie, przegląd teatrów pijarskich, wyniki licealiady w piłce ręcznej chłopców. W piątek 15 listopada w drugim Elo w Łowiczu odbyła się trzecia odsłona projektu Łowicki Senior – Żywa lekcja historii. Wykład o stanie wojennym wygłosił Tadeusz Żaczek. Ponadto swoimi wspomnieniami tamtego okresu podzielili się zaproszeni goście Andrzej Jankowski i Krzysztof Wiśniewski. Bardzo interesujące były przytaczane fragmenty z książki Zbigniewa Skiełczyńskiego pod tytułem Stan wojenny w Łowiczu na Wesoło oraz wiele wspomnień członków klubu Seniora Radość. Łowicki Senior Żywa lekcja historii to projekt realizowany wspólnie przez Łowicki Klub Seniora Radość i drugie Elo w Łowiczu. Na półmetku jest długo wyczekiwany remont nawierzchni na ulicy Legionów. Prace rozpoczęły się na początku listopada od demontaża krawężników. W zakresie prac jest zmniejszenie szerokości jezdni z 7 do 6 metrów oraz zmodernizowanie skrzyżowań z ulicą Zieloną i Kwiatową. Na koniec położona zostanie nowa nawierzchnia. Prace będą kosztowały 430 tysięcy złotych. Roboty wykonuje przedsiębiorstwo robót inżynieryjno-drogowych z Jamna. W sobotę 16 listopada w sali barokowej Łowickiego Muzeum odbyło się spotkanie z tradycją. Tematem spotkania był dorobek kawciarski Krystyny Wielęborek, Wandy Bogusz, Lucyny Stachurskiej oraz Genonefy Madanowskiej. W trakcie spotkania członkowie zespołu Księżoki w oprawie muzycznej świętowali 50-lecie pracy artystycznej swojej koleżanki z zespołu, a także wycinankarki Marii Stachnal. Nie zabrakło życzeń oraz drobnych upominków. Ponad godzinę trwał sobotni koncert żeńskiego chóru kameralnego Do Bogorodnicy. Koncert chóru działający przy parafii świętej Eucharystii w Lwowie podzielony był na dwie części. W pierwszej śpiewaczki wykonały religijne kompozycje starocerkiewne, w drugiej zaś ukraińskie piosenki ludowe. Tradycją występów zagranicznych śpiewaków czy muzyków jest wykonywanie znanych polskich utworów. Chórzystki ku uciesze publiczności zaśpiewały m.in. Hej Sokoły.
miniony weekend kultura koreańska znów zawitała do Łowicza. W piątek w Muzeum w Łowiczu odbyły się warsztaty kaligrafii dla dzieci i dorosłych. Podczas nich uczestnicy mogli otrzymać tradycyjny koreański papier, na których zapisane było ich imię w języku koreańskim. Można było też przymierzyć hanbok, ludowy strój koreański. Następnie w sali barokowej odbył się koncert instrumentalny muzyki koreańskiej. W sobotę na hali sportowej odbyły się zawody taekwondo o Puchar Centrum Kultury Ambasady Republiki Korei. Wydarzeniem tego dnia było wręczenie odznaczeń stopnia mistrzowskiego za wspieranie działań taekwondo burmistrzowi Krzysztofowi Kalińskiemu i dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu Zbigniewowi Kuczyńskiemu. Tajniki dziennikarstwa poznawała w czwartek 14 listopada młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łowickiego. Organizatorem warsztatów była Toruńska Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej we współpracy z Radiem Maryja i Telewizją Trwam. Dziennikarze dla uczniów przeprowadzili warsztaty radiowe, prasowe i telewizyjne. Pokazali także profesjonalny sprzęt, jakim na co dzień pracują.
Tematyka była przekaz współczesnego dziennikarstwa oraz manipulacja widzem. W czwartek 14 listopada w sali kinowej Łowickiego Ośrodka Kultury odbył się czwarty przegląd amatorskich kabaretów Groppa 2013. W przeglądzie biorą udział przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, którzy występują indywidualnie lub grupowo. Przygotowane prezentacje pod względem humoru i dobrego smaku ocenia pięcioosobowe jury. Uwadze oceniającym nie umkną także stroje, rekwizyty i ogólny wyraz artystyczny. Tradycją w szkołach podstawowych jest uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. We wtorek 12 listopada 38 pierwszaków ze szkoły podstawowej nr 3 oficjalnie stało się jej uczniami. O tym, że najmłodsi są już gotowi do wstąpienia w poczet uczniów szkoły, świadczyć mogły zaprezentowane przez nich wiersze i piosenki. Aktu pasowania na ucznia dokonała dyrektor szkoły Wioletta Puszcz. Uczniowie klas pierwszych otrzymali tarcze uczniowskie oraz okolicznościowe dyplomy. W sobotni wieczór miłośnicy hip-hopu mieli możliwość posłuchania na żywo formacji Hemp Group. Zbuntowani raperzy z Warszawy są już żywym pomnikiem polskiego hip-hopu. Nikomu, kto miał styczność z tym gatunkiem muzyki, grupy Hemp Group nie trzeba przedstawiać. Sobotni koncert bez wątpienia był udany. Klub Trójkąt wypełniło blisko 300 łowickich fanów rapu w każdym wieku. Co oczywiste, na koncercie przeważała młodzież. Miniony weekend w pijarskich szkołach Królowej Pokoju w Łowiczu odbył się przegląd teatrów pijarskich. W sumie na zaproszenie łowickiej placówki odpowiedziało około 150 uczniów szkół pijarskich z całej Polski. Sztuka teatralna jest elementem edukacji pijarskiej, a przegląd daje możliwość zintegrowania się uczniów. Przegląd nie ma charakteru konkursowego, jednak widownia za pomocą plebiscytu wybiera spektakl, który najbardziej jej się podobał. W tym roku dyplom i statuetka trafiła do uczniów klasy teatralnej z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu PR-u w Poznaniu. Młodzi aktorzy zaprezentowali sztukę Nasza mała stabilizacja Tadeusza Różewicza w reżyserii Piotra Grabowskiego. W miniony czwartek w Łowiczu na obiektach sportowych OSIR-u odbyła się powiatowa licealiada szkolna w piłce ręcznej chłopców na rok szkolny 2013-2014. Najlepszy okazał się ekonomik, który w finale pokonał zespół z drugiego ELO w Łowiczu. Dziękuję za uwagę, Jakub Pierzankowski.